Zastanawiacie się pewnie, czemu siedzę w kurtce. No, po pierwsze, bo jest zima i jest zimno. A po drugie, z tej racji, że tutaj pod kurtką mam taką małą, futrzaną, puszystą, ciepłą kurtkę, która czasem miauczy i która uwielbia właśnie wchodzić pod kurtkę i najczęściej spać. Witam w Cieniach Przyszłości w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam, mam przyjemność być z wami, ale z drugiej strony niestety sam. Z tej racji, że Szymona dzisiaj z nami... Szymon dziś nie nagrywa, dziś nagrywam sam. W związku z tym chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań zadanych na naszej stronie cienieprzyszłości.pl. Mianowicie, czy można modlić się do Ducha Świętego, a raczej będę się starał w dzisiejszym odcinku może pokazać boskość Ducha Świętego, to, że On naprawdę jest Bogiem i jeżeli tak, to tak samo można do Niego wznosić się w modlitwie. W Piśmie Świętym istnieje pojęcie Trójcy Świętej. Jest to Bóg Ojciec, Syn Jezus Chrystus, prawda, i Duch Święty. Wszystkie te trzy istoty razem tworzą jedno bóstwo, prawda, tworzą jednego Boga. I co jest ciekawe, przyjęło tak się utarło trochę, tak szufladkować, że tak powiem nieładnie, Boga Ojca jako, prawda, tego niedostępnego, tego mieszkającego gdzieś wysoko na niebie, w swoich pałacach, Jezusa Chrystusa jako tego, który za nas zmarł, dał nam zbawienie, a Ducha Świętego jako jakąś bezosobową moc, jako jakieś tchnienie, prawda, jako przejaw, wyraz boskiej mocy. Tymczasem zarówno Bóg Ojciec jest blisko każdego z nas, zarówno Jezus Chrystus nie tylko jest Zbawicielem, ale i Stworzycielem. I tak samo Duch Święty nie jest tylko tchnieniem, tylko Duchem, ale jest istotą, jest kimś, tak samo rzeczywistym, jak rzeczywistym jest Jezus i Bóg Ojciec. Pierwszy fragment z Pisma Świętego jest zapisany w psalmie, który chciałbym z wami przestudiować, jest zapisany w psalmie 139 i w wierszu 7. Cały psalm 139 mówi o tym, że człowiek nie jest w stanie ukryć się przed Bogiem, nie jest w stanie uciec od Niego, nie jest w stanie, choćby poszedł, jak jest w psalmie napisane, choćby poszedł na kraniec ziemi, na skrzydłach zorzy, to i tak tam dosięgnie go ręka Pańska. I w wierszu 7 psalmu 139 czytamy takie słowa. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim, a dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Widzimy? Dokąd ujdę przed Duchem Twoim, mówi psalmista. A w wierszu 1 mówi: Panie, doświadczyłeś i doznałeś mnie. Czyli mówiąc tutaj o Duchu, mówi o Duchu Świętym, który jest Pański, który jest boski, prawda? Który jest Bogiem. Oczywiście z tego fragmentu można wyciągnąć wniosek, że tu jest mowa właśnie o tym Duchu Świętym jako pomocniku tylko Bożym, ale zaraz pokażemy, że nie jest tak do końca. Bóg jest wszechmogący, wszechwidzący, wszechobecny, wszechmądry i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jest Duch Święty. Tutaj psalmista mówi, dokąd ujdę przed Duchem Twoim, dokąd przed obliczem Twoim ucieknę. Pokazuje to, że człowiek zarówno przed obliczem Boga, jak i, może inaczej, przed obliczem każdej z istot boskich nie jest w stanie nigdzie uciec i tak będzie wszędzie znaleziony i tak będzie widzialny. Duch Święty jest tą istotą, która towarzyszy historii całego świata, która występuje w kluczowych momentach, w takich, że tak powiem, kamieniach milowych historii świata. Duch Święty
jest obecny przy stworzeniu świata i jest obecny przy końcu historii. Przeczytajmy właśnie, jeśli chodzi o stworzenie, przeczytajmy pierwszą Mojżeszową, pierwszy rozdział i drugi wiersz. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, drugi wiersz. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. Kto się unosił nad wodami? Duch Boży. Pierwszy wiersz mówi, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a zaraz drugi wiersz mówi o tym, że Duch Boży unosił się nad wodami. Czyli jeżeli się unosił, to ciężko powiedzieć, że to mogła być jakaś moc, czy tam energia, jeżeli się nad tymi wodami Duch Święty unosił. Jeden z ostatnich fragmentów Pisma Świętego jest zapisany w Objawieniu Jana w 22 rozdziale, wierszu 17. A Duch i Oblubienica mówią, przyjdź. A kto słyszy niech rzecze, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Znowu mamy wspomnianego Ducha pod koniec Pisma Świętego. To jest tak jakby rama spinająca całą historię Ziemi, ale Duch Święty jest obecny również przy innych kluczowych wydarzeniach historii Ziemi. Przyjrzyjmy je. Mówiliśmy już o stworzeniu, o tym, że Duch Boży się unosił nad powierzchnią wód. W Księdze Joba, w 33 rozdziale i w 4 wierszu czytamy następujące słowa. 33 rozdział, 4 wiersz Księgi Joba. Duch Boży uczynił mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Prawda? Duch Boży jest tym, który uczynił człowieka. Nawet wprost tutaj tak mówi autor księgi, że właśnie Duch Boży stworzył mnie. Znowu można to rozpatrywać jako Duch Święty, jako tchnienie Boże, ale czemu w takim razie na początku jest powiedziane, że to właśnie Duch Boży stworzył mnie, a nie, że Duch Boży był tylko narzędziem, nie wiem, w ręku boskim. Idąc dalej, mamy obecnego Ducha Świętego podczas poczęcia Jezusa Chrystusa. Jednego z najważniejszych wydarzeń przecież dzielącego praktycznie historię świata. Mówi się przed Chrystusem, po Chrystusie. Wydarzenia, którym jest właśnie urodzenie, a przedtem poczęcie Jezusa Chrystusa. Mamy fragment mówiący o tym zapisany w Ewangelii Mateusza. I w 1 rozdziale, w 18 wierszu czytamy takie słowa. A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było. A bowiem gdy Maria, matka Jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niźli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który wywołał ciążę u Marii, prawda? Ciążę, która zakończyła się porodem Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie miał za ojca, prawda, żadnego człowieka, a był Synem Bożym, bo to Duch Święty wywołał Jego poczęcie, czyli Duch Święty. Z tego jednego fragmentu można wywnioskować, że też jest Bogiem, jeżeli Jezus jest Synem Bożym, prawda? Kiedy Jezus jest na tej ziemi i odchodzi, mówi o tym, że pośle innego pocieszyciela, prawda? Że od tej pory On odchodzi do nieba, ale inny pocieszyciel będzie razem z nami. O kim jest mowa? Oczywiście o Duchu Świętym. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 16 i 17 wierszu czytamy takie słowa. A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. Onego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani go zna. Lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Jezus mówi, że da innego pocieszyciela, żeby był z nami na wieki. To jest ciekawe, prawda? Nie jakąś moc nam da, nie jakąś energię czy tchnienie, ale faktycznie osobiście osobowego pocieszyciela, prawda? Którego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i go nie zna. Ale my mamy go znać, bo w nas ma mieszkać i w nas Duch, ten Duch Święty ma być. Na Nowej Ziemi wiadomo,
Duch Święty też ma być obecny, prawda? Duch Święty jest obecny podczas Pięćdziesiątnicy, podczas zesłania Ducha Świętego. Duch Święty obecny podczas zesłania Ducha Świętego. Masło myślane. W każdym razie jest obecny podczas właśnie Pięćdziesiątnicy. I to ten fragment mamy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale i w 4 wierszu. I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innymi językami, jako im Duch On dawał wymawiać, prawda? To jest ciekawa uwaga, godna poruszenia. Mianowicie to, że Duch Święty podawał języki uczniom zrozumiałe. Bo w tym samym rozdziale, ale w wierszu 8 czytamy, a jakoż my od nich słyszymy, każdy z nas swój własny język, w którym myśmy się urodzili. I są wymienione narody. Partowie, Medowie, Elamitowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 3 wiersze są poświęcone na to. Języki, którymi mówili uczniowie pod wpływem Ducha Świętego, to taka dygresja. Były językami zrozumiałymi. To nie był jakiś bełkot połączony z miotaniem się po scenie i wierzganiem i drgawkami. Nie. To było mówienie językami zrozumiałymi. Językami, których uczniowie nie znali na co dzień, ale których Duch Święty dał im na ten czas zrozumienie i znajomość, prawda? Taka dygresja odnośnie niektórych ruchów charyzmatycznych, odnośnie pochwalania, prawda, rzucania się po scenie, bełkocząc coś niezrozumiałego pod przykrywką, pod płaszczykiem, pod nazwaniem, że Duch Święty to jest, prawda, że Duch Święty prowadzi. Kolejna rzecz to jest taka, mianowicie zesłanie tak zwanego późnego deszczu, inaczej deszczu wieczornego, czyli właśnie zesłanie Ducha Świętego na ziemię pod koniec jej historii. Tak jakby ożywienie, nadzwyczajne ożywienie, nadzwyczajny głód Słowa Bożego. Jest zresztą o tym mowa na innych miejscach, że właśnie pod koniec będzie głód Słowa Bożego. Ciekawa sprawa odnośnie odcinka o przekładach. Fragment, który teraz chcę podać, w Biblii Warszawskiej jest zapisany w Księdze Joela, w 3 rozdziale, w wierszu 1 i 2. Natomiast w Biblii Gdańskiej ten sam fragment jest zapisany w Księdze Joela, w rozdziale 2 i w wierszach 28 i 29. Tak na marginesie można sobie sprawdzić. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze. Starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi, na służebnice wyleją w one dni ducha mego. Kolejny raz jest mowa o tym, że ten Duch Święty będzie wylany, będzie obecny, szczególnie pod koniec, bo do tej pory już jest obecny z nami na podstawie słów Jezusowych, który powiedział, że innego pocieszyciela nam da, prawda? Co Duch Święty czyni w życiu człowieka? Przede wszystkim wywołuje pragnienie zmiany, prawda? Przede wszystkim działa jako głos sumienia. Często właśnie mówi się o tym, że tak na sumienie gryzie, co nam podpowiada, to że jest właśnie to, co Duch Święty nam mówi, że zrobiliśmy złego albo próbujemy zrobić coś złego. Duch Święty jest tym, który wywołuje pragnienie przyjścia do Chrystusa. Jest tym, który pokazuje, że jesteśmy grzeszni. Jest tym, który przekonuje o sprawiedliwości i sądzie, prawda? Duch Święty w końcu jest tym, który między innymi powoduje przemianę serca. W księdze Ezechiela w rozdziale 36, słynny fragment, wiersze 26 i 27. 36 rozdział Ezechiela, wiersze 26 i 27. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych. I odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię wam, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić i sądów moich przestrzegać i czynić się będziecie. To jest ciekawe. Bóg mówi, że da nam swojego ducha, aby w nas
w nas był, prawda? Aby w nas mieszkał, aby wreszcie w nas było to serce mięsiste, a nie serce kamienne. I co więcej, ten Duch będzie w nas i będziemy wtedy chodzić w Jego ustawach, przestrzegać Jego sądów i je czynić. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo czasem, kolejna taka mała dygresja, czasem się mówi, że Duch Święty, kiedy człowiek jest pod Jego wpływem, kiedy zamieszkuje w człowieku, to tej pory człowiek przestaje być podporządkowany prawu, już od tej pory nie jest pod zakonem, bo Duch w nim jest, Duch go wypełnia i od tej pory to jest tylko najważniejsze, aby postępować z Duchem, prawda? No, różne mogą być formy wyrażenia tego, tańczyć tam, skakać, ręce do góry podnosić, tarzać się po scenie, co kto lubi, nie wnikam. W każdym razie, że prawo, że zakon, przykazania od tej pory są już nieważne, nieżyciowe. Tymczasem tu jest powiedziane, że Bóg da nam ducha swojego i uzdolni nas, żebyśmy chodzili w Jego ustawach i Jego sądów, abyśmy przestrzegali. W końcu Duch Święty zamieszkujący w człowieku powoduje wydanie dobrych owoców, dobrego tak zwanego owocu. Mamy w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wierszach 22 i 23, słynny fragment, właśnie wymienienie, najpierw we wcześniejszych wersetach mamy wymienienie uczynków ciała jawnych, a potem mamy wymienione owoce ducha i chciałbym, abyśmy przeczytali. 5 rozdział listu do Galatów, 22 i 23 wiersz. Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. Przeciwko takowym nie masz zakonu. Owocem ducha są miłość, wesele, pokój i tak dalej. Czy człowiek sam z siebie może być wesoły, może mieć pokój, może być dobrotliwy, może być dobry, może mieć wiarę, może być cichy, może być wstrzemięźliwy? Może tak. Pismo na innym miejscu mówi, że serce człowieka jest złe i zepsute do szpiku, prawda? Do cna jest zepsute serce człowieka i jego natura. Więc myślę, że bez obecności Ducha Świętego na dłuższą metę i tak nie będziemy w stanie być właśnie wydawać tych owoców. Miłości, wesela, radości, pokoju, dobroci, wiary, cichości i wstrzemięźliwości. Tylko Duch Święty może nas to uczynić. I to jest ciekawe. Mówię o tym mieszkaniu w nas Ducha Świętego. Zauważcie, że często mówimy o tym, że Jezus Chrystus powinien w nas mieszkać, a w naszym sercu, ale tak samo Duch Święty powinien w naszym sercu mieszkać. No i oczywiście Bóg Ojciec. Bo w człowieku może mieszkać jedynie albo Duch Boży, albo Duch Diabelski. Nie jest możliwe, aby człowiek stał sobie z boku, prawda? Był neutralnym i patrzył na to, co się dzieje na świecie i zależnie od tego, co się dzieje, podjął swoją decyzję, czyli za Bogiem, czyli za diabłem. W każdym momencie z naszego życia jesteśmy albo sługami Bożymi, albo sługami diabelskimi, sługami szatańskimi. Do nas należy wybór. Więc Duch Święty, jeżeli mieszka w nas, to nas prowadzi do wielkich, wielkich czynów. Prowadzi nas do wydawania owoców, tak zwanych owoców ducha. Prowadzi nas do zmiany naszego życia, prowadzi nas do zmiany naszego serca. No właśnie. Duch Święty to nie jest taka emocja, to nie jest jakieś tam, prawda, miłe, fajne przeżycie. To jest Duch Święty, to jest raczej swego rodzaju kierunek i droga życia, którą idziemy. Droga zmiany, droga przemiany, droga pokuty. Droga, która nas prowadzi do Jezusa Chrystusa. Tak sobie to wyobrażam, że Duch Święty jest tym, który nas prowadzi prosto w objęcia, w otwarte ramiona Chrystusa, gdzie uzyskujemy przebaczenie, oczyszczenie i życie wieczne. Duch Święty jest tym, który przekonuje właśnie o sprawiedliwości i sądzie. Tutaj mógłbym przytoczyć w historię postaci biblijnych, które właśnie dokonywały wielkich, wielkich czynów dzięki Duchowi Świętemu. Nie będziemy może fragmentów tych czytać, tylko wymienię Samson, Gedeon, Dawid, Daniel, prawda, Jan Chrzciciel, który był największym z żyjących proroków, prawda. Wszystko to byli ludzie, którzy dokonywali wielkich czynów, będąc prowadzonymi
Duchem Świętym. Co miał on na celu, mówiąc te wszystkie słowa? Do czego prowadziło to krótkie rozważanie? No, mianowicie do tego, aby pokazać, że Duch Święty nie jest tylko mocą, nie jest tylko pchnieniem, nie jest tylko bezosobowy. Zresztą można tak z niektórych fragmentów wywnioskować, ale jest faktycznie jedną z części bóstwa. Jeżeli w końcu już też do takiego argumentu można się posunąć, że jeżeli Duch Święty nie jest Bogiem, to czemu jest w Trójcy, prawda? Czemu jest jedną z trzech istot, prawda? Trójcy, tak zwanej Trójcy Świętej. Chciałbym jeszcze ostatni fragment z listu do Efezjan, z 6 rozdziału, 18 wiersza przeczytać. W każdej modlitwie i prośbie, modląc się na każdy czas w duchu i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych. Modląc się na każdy czas w duchu. Nie będę się zagłębiał w to za wszystkich świętych na końcu, bo to jest materiał na kolejny odcinek, na któryś odcinek, prawda, o kulcie świętych, ale nie o to tu chodzi. O to tu chodzi, że jest mowa o modlitwie na każdy czas w duchu, aby nasze modlitwy były zanoszone w duchu, prawda? Abyśmy byli tym duchem ochrzczeni, nie tylko wodą, prawda? Na tej ziemi, ale również Duchem Świętym, aby On w nas mieszkał. Mam takie pytanie, jeżeli to jest nasz pocieszyciel, jeżeli to jest ten, który został nam dany po odejściu Jezusa Chrystusa, to do kogo mamy się zwracać, jak nie właśnie przede wszystkim do tego pocieszyciela? Owszem, do Jezusa mamy się zwracać w modlitwach, do Boga, Ojca, ale czemu nie mielibyśmy również do naszego pocieszyciela, do Ducha Świętego, który został nam właśnie po to dany, aby nas pocieszać, aby nas prowadzić, wspierać, aby nam radzić. Możemy się modlić spokojnie do Ducha Świętego. Możemy nawet spróbować od dzisiaj modlić się między innymi do Niego, prosząc nie tylko o ten deszcz wieczorny, ale o to, aby nas zmienił, aby nas pocieszał, pokrzepiał, aby dał nam siłę do przyjścia do Jezusa, do przychodzenia do Jezusa, aby dał nam siłę do osiągania wielkich, wielkich czynów. Bóstwo, Trójca, Bóg jako Elohim składa się z trzech istot. Powinniśmy podziwiać Boga, Ojca, rozmyślać o Jezusie Chrystusie, ale tak samo wielbić Ducha Świętego. Pamiętajcie, że umniejszanie roli Ducha Świętego, jakby degradowanie go do tylko mocy, jakiejś energii, nawet jeżeli to jest moc Boża, jeżeli to jest wyraz boskiej mocy, jest nauką niebiblijną, jest nauką diabelską. Tak samo jak degradowanie Jezusa Chrystusa do istoty stworzonej, zrodzonej, do jakiegoś może mniejszego Boga, czy jak niektórzy mówią w ogóle, że Jezus Chrystus nie był Bogiem. Tak samo jest to atakiem diabelskim na Ducha Świętego, aby go zdegradować. A Duch Święty przecież jest tym pierwszym, który nas przekonuje o konieczności przyjścia do Jezusa Chrystusa. Więc odpowiadając w skrócie na pytanie postawione w naszej sądzie, czy należy zwracać się do Ducha Świętego, czy można się modlić, czy można się do Niego zwracać i tak dalej, odpowiedź brzmi jak najbardziej tak, z racji tej, że jest jedną z istot bóstwa, więc dlaczego mielibyśmy się do Niego nie zwracać w naszych modlitwach również. Kolejny odcinek, mam nadzieję, nagramy już we dwóch. Myślę, że już będzie taka możliwość. Tymczasem na razie dziękuję Wam za uwagę, za to, że byliście ze mną. Ja nazywam się Michał Pilch. To był Cienie Przyszłości. Cześć.